Witajcie. Postanowiłem nagrać kolejny filmik z całkiem udanego i ciekawego meczu. Leciałem tutaj jako osłona swojego kolegi z klanu Jacka70 i pod koniec będzie walka z kilkoma przeciwnikami naraz, a wcześniej pozycjonowanie się, no i to co zwykle się dzieje na początku meczu, czyli walka o wysoki pułap. Tutaj wykorzystuję zaletę sokolika, jaką jest dobre wspinanie się przy prędkościach między 240 a 280. No i wypatruję, jakaż tam opozycja się pojawia, a na razie widzę, że z rzeczy w miarę groźnych to jest jak 9 i łapiątka. Zyskałem nad nimi przewagę pułapu, dlatego już się tam trochę zbliżam. Zobaczę, czy jakiś się obróci w moją stronę, żeby mnie zaatakować. Przy okazji rzut kontrolny, czy ktoś tam od dołu świecy na mnie nie chce zrobić. Ale jednak widzę, że nie. Tutaj mnie kusi Heinkel po lewej, żeby go zaatakować, ale skoro robię za ochroniarza, no to baczniejszą uwagę zwracam na łapiątkę i tego B25. Czy tam jakichś głupich pomysłów nie ma, aby zrobić świecę do góry na nasze bombowce? No ale chyba jednak nie ma. No dobra, łapiątkę widzę tam. Ktoś ode mnie z drużyny gania. O, jak 9 się zbliża. Szybkie zerknięcie kontrolne, czy tam nikt inny się nie kroi przypałętać, ale jak 9 jednak leci na kogoś innego i wystawia mi się piękny na deflection shota. Zobaczyłem coś czerwonego przy swoich bombowcach, ale to był na szczęście tylko Halifax. No i pięknie, góra wyczyszczona, nikt się tam nie wspina. No, Halifaxa dobrze byłoby jednak zdjąć, zważywszy na jego ładunek bombowy. O, 96 go tam atakuje, no to jest duża szansa, że go spizga. Chociaż przy tym betonowym modelu obrażeń bombowców, jaki obecnie mamy w grze, no to może być różnie. No, jednak nie spizgał, a ja mam całkiem nie najgorszy kąt podejścia, no to spróbuję dokończyć. A przynajmniej postrzelam, żeby sobie już tak nie dokazywał. No i dokończony. Zerknięcie, jak daleko Jacek się wypuścił. No, całkiem ładny kawałek, ale na szczęście nic mu nie zagraża. No i już tam wracam do niego. Zerknięcie na Kicz 96, czy tam mu jakieś głupie pomysły, żeby mnie ubić za killsteala, do głowy nie przychodzą, ale jednak tym razem nie. Chwała Perunowi i Swarogowi za to. No to mogę się skupić na zyskiwaniu prędkości pułapu. No niedobrze, znowu się Halifax pojawił. Kurczę, Halifaxa przepuścić, żeby sobie w spokoju zrzucał po 6 ton na bazy, no to tak trochę słabo. Ech, będzie chyba trzeba tam do niego zanurkować. Tylko jak zanurkuję, to tam widzę BF-a, na którego się nadzieję. A jednak na szczęście nie, BF poleciał w stronę kociołka, no to mam czystą ścieżkę zejścia do Halifaxa. Ale Halifax się, widzę, połapał co go czeka i uciekł w nurek. No co też nie jest takim najtragiczniejszym rozwiązaniem, bo jak go spędzę z pułapu, no to ktoś ode mnie z drużyny na pewno będzie chętny, żeby go dobić. Dobra, zerknięcie kontrolne, odkrywa P51 na moim pułapie. Ja się muszę wznieść w zoom klimbie, żeby móc go wyzwać na pojedynek. No, tam widzę, że więcej chętnych
do dobrania się do naszych bombowców. Ale zważywszy na to, jak wolno się wznoszą, to chyba stracili energię i będą mogli zaatakować. Co prawda to jest to, przed czym was przestrzegałem, żeby się nie wdawać w awanturę, jak przeciwników jest dużo. No ale no co zrobić, trzeba swoje bombowce ochronić, no i poza tym powiedzmy, że moje umiejętności pilotażu pozwalają mi mieć jakieś szanse na to, iż wyjdę z tego cało. Tylko pytanie, którego zaatakować? Bliżej jest P-51, ale P-51 ma ochotę na Halifaxa Westerna, tymczasem Jackowi zagraża 109. Ach, ciężki wybór. O dobra, P-51 próbuje zakręcić na mnie, ale zanim wykręci, to upłynie z 15 sekund przynajmniej, no to mam okazję na tego BF-a. O, BF widzę, chciał na czołówkę łobuz 1. No i mocno Przilda była z nim aż do tej pory. No i oczywiście czołówka z P-51. Ominięcie snaprolem, Hinerikomi, żeby szybko odbić. No i tym razem byłoby bez żadnego pomagania. Dobra, gdzieś tu był jeszcze... Co to było? Tajfun się gdzieś tu pałętał, a ja go nie widzę. No niedobrze. Kurde, no gdzieś ją schował. No dobra, mniejsza z tym, chyba na dół uciekł. No tutaj jest kolejny chętny na Halifaxa, widzę. No to zejście w stylu boom and zoom. Przybliżenie widoku, żeby określić dobrze wektor ruchu przeciwnika. No i jak jest w zasięgu skutecznego ognia, to ostrzał. O proszę, znalazł się i Tajfun. Nie próżnował, poświęcił ten czas, żeby zyskać trochę przewagę pułapu. No dobra, trzeba będzie znowu unikać czołówkę, widzę. No to snaprol, splites, czy tudzież Hinerikomi, taki bardziej splites jednak. No i ostrzał Tajfuna. No i temu panu już dziękujemy. Zerknięcie, o proszę, kolejny leci. Jakaś 109. I coś tam chyba jeszcze oprócz 109. No dobra, climbing spiral się nakierowuje na przeciwników. Znowu uniknięcie czołówki. Naprawdę, ci ludzie nic innego poza czołówkami nie potrafią. O, F4. To jest chyba najlepiej kręcący się Messerschmitt. O, słyszę, że coś za mną jest. Coś za mną jest. Kobra jest. No, kobra się tu widzę, wywija splitesami. O, tu słyszę i widzę kolejnego. Trzeba unikać. Co to takiego? Foka. No dobra, no to znowu splites i za foką. Bo widzę, że tamten gościu w R-Kobrze jakiś taki kuloodporny. O, coś tu mnie słyszałem, ostrzeliwało i smergnęło, no to snaprol, żeby zejść z linii ognia. No i dokończenie foki. Co to tam się pałętało tak? Dobra, czy jeszcze coś innego? Dobra, oczywiście. O, i znowu coś mnie od tyłu, widzę, próbowało strzeliwać, no to przerwam atak. Split S, Hinerikomi, Snaprol i tak dalej. No i próbuję podczas tych manewrów dostrzec, co tu się przypamiętało. Kolejna foka. No dobra, to gdzie ta kobra, co to jej się już... Odwleka kolejka ze trzy razy, żeby zostać spizganą.
Ach, tu się znalazło. No dobra, dostało jej się. Rozejrzenie się, czy ktoś tu jeszcze chce zostać spizganem, no ale na szczęście widzę spokój. No to jak spokój, no to straconą podczas walki pułap odzyskuje, ale kończy się mecz. Z całkiem przyzwoitym wynikiem 11 fragów, 0 zgonów. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.